Witajcie moi drodzy, z tej strony Maciej Morgan-Żuchowski. Przepraszam Was akurat za tę dłuższą chwilę milczenia, ale niestety zdarzyło się tak, że były tutaj małe kłopoty związane z tym spotkaniem, które za chwilę właśnie się rozpocznie. Spotkanie w ramach turnieju Lenovo Cup, Counter-Strike 1.6, 5x5, Drunken 5 vs ZK Team. O co chodziło, już wyjaśniam. Po prostu zawodnicy wchodząc na jeden serwer, no robili to bardzo, bardzo długo, zwlekali i nagle się okazało, że coś mi nie pasuje i nagle okazało się, że ten serwer trzeba zmienić. No i właśnie tak zmieniali, zanim jeszcze HAL TV podłączyli, to też trochę czasu minęło i stąd właśnie takie opóźnienia 20-minutowe już, ale na serwerze chyba komplet zawodników, więc za chwilę powinniśmy akurat rozpocząć już sam pojedynek. No oczywiście chciałbym tutaj, że tak powiem, troszeczkę wcześniej może do Was przemówić, ale no nie chciałem jakby się skupiać na jednej rzeczy, robić też inną właśnie, rozmawiając z zawodnikami. No i myślę, że teraz już na spokojnie akurat mogę na serwer przełączyć, tak jak mówiłem, ZK Team vs Drunken 5, runda nożowa na mapie The Inferno. Gramy tutaj oczywiście Best of Three, ponieważ jest to już mecz ćwierćfinałowy. Ponadto drugi mecz ćwierćfinałowy, który nie wiem, czy będzie rozegrany, czy tam jakiś walkover jest, to mecz pomiędzy Silogy a Exilio, ale właśnie nie wiem, jak to wszystko się zakończy. No nas oczywiście bardziej będzie interesował ten, w którym to ZK Team, czyli Norwiak i spółka, wygrywają rundę nożową i widzimy, że przechodzą jeszcze do strony CT. Właśnie tutaj będą zaczynali grę. Jeszcze chwila i powinniśmy zobaczyć restarty. O samym turnieju może troszeczkę, no oczywiście są nagrody, nie tylko można powiedzieć rzeczowe, ale za pierwsze miejsce mamy 1000 zł w gotówce, 5 podkładek Q-Pad Large. Za miejsce drugie mamy również 5 takich podkładek, oczywiście bez już 1000, ale oprócz tego jeszcze 5 gier od CD Projektu oraz 5 ślizgaczy Q-Pada. I za miejsce trzecie 5 gier od CD Projektu i 5 właśnie ślizgaczy pod mysz od Q-pada, także te trzy miejsca na podium są premiowane, są właśnie nagradzane. A kogo możemy na tym podium zobaczyć? No jeśli chodzi o pozostałe teamy, to już będziemy mieli jeszcze półfinał Smaga vs Universal Soldiers, więc będzie to dość ciekawy pojedynek, no mam nadzieję, bo ostatnio Universal Soldiers akurat w rozgrywkach ESL Pro Series no nie popisali się w meczu z ESC, przegrali do 1 16-1 dla Mistrzów Świata, więc udowodnili, że nadal są w formie. Ale zobaczymy właśnie, jak to będzie ze Smagą, która też akurat nie błyszczała w pierwszej kolejce akurat EPS-a. My skupiamy się teraz na Drunken 5 i ZK. Drunken 5, THS, Ben, Doktrak, Mamet, ZK, Norbiak, przepraszam, Diamond, Kups, Klitsch oraz X. No i proszę, bardzo szybka pierwsza runda, skróty antyterrorystów bananem i opłaciło się to. Pierwszy punkt wygrany przez zawodników właśnie ZK Team. Tutaj oczywiście nie mylić tego ZK z Michałem i z Galbaro, z Silvo i z tymi zawodnikami, bo oczywiście całkiem niedawno mieliśmy zmiany na polskiej scenie CS-a. Tę trójkę Norbiaka, Diamona i Kuba możecie kojarzyć z My Revenge. No nie ma niestety już dwóch pozostałych zawodników, a może niestety DHN-a oraz Dobiego. Jest właśnie X, jest właśnie Screech, no ale już widzimy, że nie pod banderą My Revenge, lecz pod ZK. No i oczywiście to się tak wymieniło, bo Michał i spółka są teraz My Revenge, także taka zmiana organizacji jest pośród tych zawodników. No ale może już wszystko jest dla nas jasne, więc znowu powracamy do samego meczu, no bo jednak Drunken 5 przegrało pistoletówkę, co mnie, przyznam, troszeczkę zdziwiło. Była to bardzo szybka runda, ale zobaczymy, co dalej. Jeszcze nam zaprezentują gracze od dawnego już Fear Factory. Atak na bombsite duży, sporo fragów jednak nie od graczy dawnego właśnie FF, a od ZK Team. No i proszę, Diamond USP, wystarczyło to połączenie, aby rundę wygrać. Mamy więc 2-0 dla ZK Team, naprawdę bardzo ładny i zaskakujący trochę początek tego pojedynku. No ale pamiętajmy, że jednak Drunken 5 to druga siła w Polsce i że jednak prędzej czy później, no myślę, że się odrobią. Jakie zagranie? 4-1. Podczas gdy właśnie ten jeden zawodnik tylko na
Bananie pozostali w okolicach drugiego środka, w okolicach dywanów THS. Na razie spokój, jeżeli chodzi o te dywany. Oczywiście tracą już jednego gracza zawodnicy Drunken Five, świetni THS, chociaż to tylko przez chwilę miał to szczęście, bo teraz widzimy zupełnie co innego. Widzimy już tylko Solameda jako ostatniego przy życiu spośród graczy Drunken Five. Czy będzie podłożona bomba? Tak jest, udaje mu się to. Sytuacja 1 versus 4. Sonamed, kłopoty. No i oczywiście kolejny punkt zostanie zdobyty przez antyterrorystów. Tutaj bardzo ładnie zagrali jednak gracze Drunken Five. Może i tylko jeden frag, ale jednak też bomba podłożona. No i teraz na pewno będą mieli tych pieniędzy całkiem dużo, bo robili jednak eko wcześniej. No niby na diglach, ale zawsze to pistolety, więc teraz powinni się uzbroić no już kompletnie na fulla. Patrzę tak na statystyki, jak na razie Ben i Doc bez fragów. No i tak samo zresztą po stronie ZK Team Screech i X, a więc ta nowa dwójka. Już mamy jakąś pauzę. Miejmy nadzieję, że ona długo nie potrwa. Swoją drogą, ostatnio, gdy komentowałem mecz właśnie z Dante, był to mecz reprezentacji Polski w ramach Clan Base Nations Cup, chwaliłem, że jako reprezentacja, czy to Polski, czy to Szwecji, bo to właśnie mecz ze Szwecją, no potrafili się zawodnicy zebrać, praktycznie żadnej przerwy nie było. Od razu po mapie, wiadomo, tam jakaś krótka rozgrzewka, 2-3 minuty i zaczynali. Nikt nie wychodził z serwera, nie było żadnego problemu technicznego. Po zmianie strony od razu praktycznie restarty do minuty, więc naprawdę aż to się chciało oglądać, chciało się to komentować i nawet było BO3, tam były 3 mapy, z czego 2 ostatnie wyrównane, a mecz tak naprawdę zakończył się w ciągu 2 godzin. No i takie coś to oczywiście przyjemnie się ogląda, bo mam dużo emocji, dużo rund, właśnie zaciętą walkę, a do tego jeszcze nie trzeba czekać, no to po prostu coś wspaniałego. No mam nadzieję, że w tym meczu będzie podobnie, chociaż początek pokazał nam zupełnie co innego. 20 minut czekania na zawodników, aż właśnie serwer sobie dobry znajdą, no ale ważne, żebyśmy zrobili, ważne, że ten mecz jednak trwa i że ta pauza też długo strasznie nie trwała. Swoją drogą ZK naprawdę ładnie gra. Tutaj Drunken Five musi się wreszcie jakoś ogarnąć, bo to jest runda, w której kupili broń, ale mają ogromne kłopoty. No i przy życiu pozostaje tylko Drive. Co z Drive'em? Może to właśnie on miał kłopot. No tak, widzimy zwieszony. No i w tym domku akurat nikt go chyba prędko nie znajdzie. A akurat Drive'a nawet wywaliło jakoś z serwera, to coś mu się tam stało. W rundzie kolejnej, jak już widzimy, jest 0-0, jakiś reconnect z jego strony, a my mamy 4-0 dla zawodników ZK Team. Naprawdę dla mnie to jest zaskakujące. No nie mówię, że od razu mają wygrać mecz, no bo jednak w roli faworyta stawiany tutaj jest zespół THS-a. No ale jeżeli tak dalej będą prezentować swoje umiejętności właśnie graczy ZK, to kto wie, czy chociaż ta pierwsza mapa nie padnie kupem. Na razie 4 na 4, Drunken Five odbija, przepraszam, wchodzi środkiem, zawodników ZK jednak na dużym BS-ie nie brakuje. Teraz 3 na 3, 3 na 2 po dobrym granacie Screecha, Screech w małym piachu. Kłopoty tego zawodnika, ale oczywiście nie jest sam, więc poczeka na jakieś wsparcie. Taki support na pewno mu się przyda. Popatrzmy na innych graczy, Norbiak od drugiego środka i Kup wchodzi standardem. Leży THS, przełączamy się więc na Doka. Dok w dużym piachu, bez bomby na plecach. Będzie mu bardzo ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Leży, bardzo ładnie zawodnicy ZK Team wygrywają już wynikiem 5-0. Drunken Five, no na razie naprawdę słabo. Naprawdę słabo sobie tutaj radzi. Można nawet powiedzieć, że sobie nie radzi. Ben widzimy nadal bez fragów, 0-5. A ZK już wszyscy przynajmniej po jednym. Nawet nie zginął ani razu Norbiak, to też warto zauważyć. Staty 6-0. Kolejna runda przed nami, runda numer 6, w której zawodnicy
Random Five, no niby inwestują w kałasznikowy, ale nie wiem jak to im wyjdzie, bo ostatnie rundy pokazały, że jednak nie wychodzi. Na pewno trzeba jakiegoś takiego przełamania, pierwsze koty za płoty, żeby właśnie coś takiego powiedzieć. Przełamanie lodów. Znowu na dużym BS-ie zawodnicy Drunken Five. X w skrzynkach. Kup od łącznika. No i myślę, że tego zawodnika możemy zostawić, chociaż on nie patrzy środka. Aczkolwiek zawodnicy Terro idą mu pod celownik. Chociaż Smoke oczywiście wszystko psuje. Psuje tę jego akcję. Zdobywa on fraga. No właściwie dwa fragi od Diamona też były, ale Drunken Five, no można powiedzieć, że wychodzi z tego wszystkiego zwycięsko, mimo że runda się jeszcze nie skończyła. Screech. Czy to faktycznie będzie runda przegrana przez ZK? Ta pierwsza na tej mapie. Najprawdopodobniej, bo widzimy, że antyterrorysta już nie ryzykuje. Nie będzie odbijał BS-a. Zobaczymy najprawdopodobniej wybuch bomby i właśnie pierwszy zdobyty punkt przez zawodników Drunken Five. O, Ben na agenta. 07 staty już niebawem. Jeżeli jeszcze raz zginie, nikogo nie zabije, to doczekamy się meldunku ze strony zawodnika Drunken Five. Po stronie CTN nadal widzimy jakąś broń. 3 defy. Jest M4 u Norbiaka. M4 u Screecha, u Diamona. Kub i X również z taką samą bronią. Jak na razie bez żadnych fragów. No, trzeba przyznać, że widzimy dość spokojną grę zawodników i Terro, i CTL. No, szczególnie oczywiście zawodników Terro, którzy jednak zanim wejdą na bombsite, to trochę mapy zwiedzą, sprawdzą kilka czy też kilkanaście skrzynek. Teraz decyzja. Atak na bombsite mały. Próbował jeszcze od środka drive, chociaż padł. Mamy 4 na 4. Na małym jeszcze powalczy Screech na blisko mojego zawodników Drunken Five. Nie może sobie z nim poradzić, choć sam jeszcze ma bardzo dużo HP. No nie wiem, co z nim było nie tak. Oślepiony w tym momencie. Bardzo mało HP. Dwóch zawodników Drunken Five. To jest do odbicia przez ZK. No i zobaczymy. Cały czas Screech na naszych ekranach. Bomba już coraz bliżej wybuchu. Oczywiście antyterroryści pojawiają się na BS-ie. Sonamet i Dog przy życiu. Brawa dla Doka. I chyba dzięki niemu będzie przegrana ZK. No tak, bez defa się wybrał Kub do bomby. Popełnia błąd, bo oczywiście mógł to rozbroić, gdyby tego defa dosłownie podniósł od razu, przed pierwszym rozbrajaniem. No i ledwo, ale jednak wygrywają rundę gracze Drunken Five. Mamy więc wynik 5-2. Cały czas na prowadzeniu, jednak reprezentacja ZK. No zawodnicy jednak tego zespołu nie mają broni w tej rundzie, więc trzeba wreszcie jakieś eko, a my doczekaliśmy się statystyk Bena 07. Nie bardzo chce mu coś wychodzić, jak na razie ten mecz, ta gra, ale może potrzebuje snajperki, chociaż Drunken Five w te AWP jak na razie nie inwestuje. A Ben, jak wiemy, potrafi grać z tej broni. I właśnie w szeregach Drunken Five to on najczęściej korzysta z lunety. A skoro wspominam o Drunken Five, to zobaczmy jak atakują. Widzimy ich na dużym BS-ie, no tym razem nie powinni mieć jednak żadnych kłopotów z podłożeniem i upilnowaniem bomby. Myślę, że tę rundę wygrają akurat gładko. No i myślę, że już niebawem, jeżeli zawodnicy ZK się wychylą. Ginie Kub, ginie Screech, jeszcze Norbiak. Ten jednak zainwestował w Digla, ten jednak ma defa, więc on tak łatwo się nie podda. 1 versus 5, Norbiak. Norbiak. C
Cały czas Norbiak, jednak nie widzimy zawodników Terro, jakieś kroki słychać wokół niego. Ale Norbiak jednak zachowuje Digla, Stonamet jeszcze padł wcześniej od bomby. Mamy trzecią wygraną rundę przez Drunken Fight. ZK oczywiście cały czas na prowadzeniu, ale ta przewaga się powoli zmniejsza. 13-4 Kup, 13-6 Tommy, czyli THS. Wreszcie Ben zabija w rundzie numer 9. Ben doczekał się fraga. Lepiej późno niż wcale. Zawodnicy ZK teraz skracają podobnie jak w pierwszej rundzie, ale chyba jest to ich błąd. Dwóch graczy już z życiem się pożegnało. Leży także Diamon. W życiu już teraz tylko Kup i Norbiak. Kup likwiduje Bena. Norbiak na blisko, na bananie. Jest tam jeden z zawodników Terro na lewo. Trzeba na niego uważać. Ale bomba już podłożona. No i Dog, widzimy, że tak sobie czeka i czeka na Norbiaka. Dog czy Norbiak? Myślę, że to chwilę możemy poobserwować. Cały czas Norbiak stoi na prawo od Doka. No Dog zaczyna się poruszać. Widzimy, że koniecznie chce ogarnąć Norbiaka. Ten jednak twardo, ten się nie wychyla. Chyba, że z drugiej strony, może ktoś od małego w końcu będzie ruszał z graczy. Terro i Norbiak myli się. Brawa dla Doka. Powoli, powoli, ale jednak udało mu się zlikwidować tego kampiącego bardzo długo zawodnika, właśnie Norbiaka. No i mamy kolejną wygraną rundę przez Drunken Five, także te straty można powiedzieć, że już odrobione. Mimo, że nie ma jeszcze tego remisu, no to już widzimy, że nawiązało walkę, jakiś kontakt z przeciwnikiem. Właśnie Drunken Five. No a ZK trochę pewnie teraz zdenerwowane, bo bardzo ładnie im wychodziła ta gra. Sporo ludzi przewagi, a teraz tej przewagi prawie, że nie ma. Mówię prawie, bo jednak cały czas ta jedna runda różnicy, chociaż to się może niebawem zmienić, bo Drunken Five te rundy zaczęło wygrywać. I oczywiście Drunken Five jest tutaj uzbrojone, a reprezentanci ZK Team nie bardzo. Fragi dla THS-a, kolejny dla Doka, dla THS-a, no jakiś błąd, Ben zabija Doka, 3-1, gdzie jest Diamond? Diamond się pojawia, ale równie szybko ginie, no i Ben, gdyby nie ten frag ostatni, to znowu miałby 0 skora, znowu miałby 0 fragów po tym team killu, więc musi na siebie uważać, bo jeszcze nie będzie dodatni Ben, jeśli będzie zabijał swoich kolegów. No a Drunken Five doprowadza do remisu. Mamy 5-5 i jeszcze 5 rund do końca pierwszej połowy, pierwszej mapy. Kolejną będzie mapa Deniuk, a ostatnią, jeżeli dobrze patrzyłem w typowaniach, w odrzucaniu, mapa Demiraż, bo poszedł chyba Forge, poszedł Tuscan, raz, dwa i Train. Więc chyba Miraż, no ale zobaczymy, to jeszcze daleko przed nami, oczywiście, jeżeli w ogóle do tej trzeciej mapy dojdzie. No w każdym razie Deinferno oglądamy i na pewno jeszcze będziemy je oglądać i na pewno zobaczymy jeszcze mapę Deniuk. Wreszcie ZK w komplecie. 5 M4, 5 defów, no ale nie wiem jak tam z granatami. Czy też każdy posiada po dwa flesze, po jednym smoku i po jednym granacie wybuchającym. Tak to nazwę głupio, szczerze mówiąc, ale dobra, niech będzie. Może być i odłamkowy, może być po prostu hage, czy jak to tam woli. No to już nieistotne. Gracze Drunken Five coraz bliżej dużego BS-a. Pierwszy frag właśnie tutaj dla X-a, więc dla zawodnika ZK. Mamy 3-3, ładnie sobie radzą i jedni i drudzy. Teraz jednak przewaga po stronie Drunken Five. Screech, małe kłopoty, jednak wciąż utrzymuje się przy życiu. Screech i Norbiak. No już chyba tej paki nie rozbroją. Gdyby jednak Norbiak zdobył jeszcze jednego fraga, to szanse byłyby duże. No i proszę, udaje mu się to. Nagła zmiana, Sonamet w BS-ie. Sonamet i Norbiak, ale Sonamet. I może zostaje mu tylko 7 HP, no to wygrywa tę rundę. I Drunken Five obejmuje prowadzenie w tym meczu. Wynik 6-5.
Więc teraz ta druga siła w Polsce pokazuje, że jednak jest w stanie. No i obawiam się, że skoro ta gra im tak dobrze wychodzi, to może im wychodzić już do końca tej połowy. Przez te cztery kolejne rundy. Oczywiście biorę tutaj pod uwagę fakt, ten minus, że ZK musi rozgrywać eko. W tym momencie, właśnie w tym momencie widzimy ich tylko z pistoletami. Od środka ponownie Drunken Five. Norbiak, odłącznika. Norbiak, no szkoda, że tam nie wszedł zawodnikowi D5 na plecy. Teraz już tylko Screech przy życiu. 4 HP, no i Sonamed wykończył i Diamona, i Screecha. Runda nam się kończy. I znowu punkt dla Drunken Five. No naprawdę należy ich pochwalić za to, co zrobili, przegrywając chyba 0-5. Znaczy 7 rund z rzędu to jest bardzo ładny wyczyn, ładny wynik. Ciekaw jestem, czego brakuje zawodnikom ZK, czego zaczęło brakować. A może to właśnie Drunken Five trochę się obudziło. Jakieś lagi tutaj. Pewnie niepotrzebne, no ale oczywiście nic z tym nie zrobimy. Norbiak i Screech to już jest ostatnia dwójka UZK. No i to mogą być kłopoty. No, 2 na 4 to naprawdę jest ciężka sytuacja. No i widzimy, że w ogóle Norbiak nie zainteresowany dużym BS-em. On jest zupełnie gdzie indziej, bo na małym. Zresztą zaraz dobiegnie do niego Screech, więc paka na pewno nie zostanie rozbrojona. To znowu będzie runda wygrana przez THS-a i jego kolegów. Będziemy mieli wynik 8 do 5, no ale zobaczymy jeszcze te końcowe akcje. Screech, jeden frag. Drive ma jakieś kłopoty. Przełączę na Screecha. 22 HP. O! No chciał się bronić flashem, ale akurat już wyjmował karabin po rzucie. Pojawili się tam zawodnicy Terro, no i oczywiście ten karabin jeszcze nie mógł strzelić. Troszeczkę za późno. No pół sekundy też rzucony za późno. Tak jak zapowiadałem, mamy 8 już rund wygranych przez Drunken Five. Tym razem otwiera Norbiak. No oczywiście to jest jeden z nielicznych graczy ZK, który posiada broń. Można powiedzieć właściwie, że jedyny, który posiada taką broń, czyli M4. Reszta graczy z diglami, z jednym USP, konkretnie Kub. X na BS-ie, jednak THS od niego lepszy. Kub na dywanach, dwóch, no teraz jeden versus trzy. No i to będzie zachowanie Kałasznikowa przez tego zawodnika. Zobaczymy, czy mu się to powiedzie. No oczywiście szanse są dość duże, bo Sonamed ma mało HP, THS też nie najlepiej się trzyma. Dok niby setka, no ale myślę, że Drunken Five trochę by ryzykowało. A nie, jednak Dok się wybiera gdzieś po mapie. Sonamed też szuka, ale THS jednak zostaje przy bombie. No Sonamed na samym BS-ie także, więc na pewno ostatni gracz ZK nie zaskoczył tutaj nikogo, chyba że właśnie Doka na respie terrorystów. Kłopoty miał reprezentant ZK, ostatecznie jednak udało mu się przeżyć. Sonamed dobiegał jeszcze gdzieś do niego, ale czasu już tutaj akurat na to nie było. Po wybuchu bomby mamy wciąż 5 dla ZK Team i 9 dla Drunken Five. No zdecydowanie wyróżniają się tutaj Sonamed i THS. Bardzo ładne statystyki tych zawodników. Jeżeli chodzi o ZK, tam otwiera Kub. No i też właśnie jako jedyny właściwie się tak wyróżnia tymi statystykami. Ostatnia runda tej połówki. Dog, snajperka, THS, automatyczna snajperka. Bena nie widzimy jednak z tą bronią.
Ale Ben generalnie się właśnie nie pokazuje w tym meczu jak na razie, więc może też tym to jest spowodowane. Może później będzie mu jakoś lepiej szło i może właśnie zobaczymy snajperkę, chociaż na Nuku nie wiem, czy będzie to często zagrywalne, szczerze mówiąc. Ciężko to teraz ocenić. No zobaczymy, jak będzie. Na razie mamy jeszcze mapę The Inferno, dwóch graczy Drunken Five przy życiu, no i dwóch zawodników ZK przy życiu. Ben, ten, o którym właśnie przed chwilą tak dużo mówiłem, biegnie bardzo szybko bananem na bombsite mały. Doc znajduje się zupełnie gdzie indziej. Screech go likwiduje. No i mamy one on one. Ben versus Screech. Zobaczymy, czy faktycznie jest w formie ten zawodnik Drunken Five. Chociaż widzimy, że Screech także u siebie zabyka tabelę i jeszcze nie na ten bombsite przychodzi. No zobaczymy, jak ta runda się zakończy. Oczywiście nie ma tutaj już żadnego zachowywania. Najgorszy w tabeli u siebie Screech i najgorszy w tabeli u siebie Ben. Screech bardzo agresywnie, bardzo odważnie. Ben na spokojnie, ale tego czasu naprawdę nie ma zbyt dużo Screech. Może być mu ciężko, rozbraja, chociaż nie, jeszcze fejkuje, ale Ben z dużą naprawdę łatwością zabija go w plecy. No i Drunken Five zdobywa 10 punktów, a ZK Team tych punktów zdobywa 5. No szkoda naprawdę tej pierwszej połówki. Bo ładnie rozpoczął Norbiak i jego koledzy. Później jednak coś się stało. I Drunken Five świetnie zdominowało do końca połówkę. No zobaczymy co dalej. Tym razem Drunken Five strona CT, ZK Team strona Terro. Jak zaatakują gracze ZK? Trzech w domku. No właściwie wszyscy jak na razie ustawieni bardziej pod bombsite duży, jeżeli chodzi o Drunken Five. Mamy drive'a THS-a na środku. THS taki skrócony na swej pozycji. To jest dobra pozycja, bo teraz zawodnicy ZK troszeczkę się przestraszyli. THS jednak musi na siebie uważać, ale poszedł zupełnie gdzie indziej. No i THS teraz oczywiście sprawdzi to wszystko. Drugi środek i da info kolegom, że nie ma co obstawiać się jak na razie małego. Świetna bania, ale to oczywiście jest ryzykowna pozycja dla tego zawodnika. THS cały czas na naszych ekranach. Drunken Five wie, że będzie musiał odbijać duży bombsite, chyba że nagle jeszcze będzie jakaś zmiana, ale nie sądzę. Popatrzmy, ZK idą dywanami, idą drugim środkiem. No i jeżeli zawodnicy Drunken Five nie będą się mylić, jeżeli chodzi o strzelanie, to graczom ZK naprawdę będzie bardzo ciężko przedostać się na ten duży bombsite. Chociaż są już na końcu, ale na końcu jest także Dog i wchodzi Sonamet. Sonamet po fleszu od Doka. Jeden frag, czy będzie kolejny? Nie, pomylił się. Także wciąż mamy sytuację naprawdę wyrównaną 2-2. Diamond świetnie zabija Doka, mimo że zostaje tylko 13 HP. No i Drive to wszystko musi teraz ogarnąć. Niby dobre ustawienie Drunken Five, dobre skrócenie, ale to jednak im wiele nie dało, bo to jest to stresująca sytuacja dla Drive'a. One on one, Drive czy Diamond? Diamond jednak się nie wychyla, Drive fejkował. A mógł rozbrajać na raz, wtedy to wyglądałoby zupełnie inaczej. Drive traci czas, szuka zawodnika Terro, Drive i jest jednak headshot. Także jednak będzie zwycięstwo zawodników Drunken Five, chociaż trzeba tutaj głośno powiedzieć, że ledwo im się to udało, ale Drive jednak bardzo ładnie zachował się na tym BS-ie i mamy w sumie już 11 punkt zdobyty przez Drunken Five. Tak w ogóle to właśnie może dodam te rundy, żeby wszystko lepiej się nam prezentowało. Właśnie 11-5 zawodnicy pijanej piątki wygrywają, no ZK oczywiście teraz Echo. Screech. Bardzo szybko atakuje od środka, a tutaj trochę zaskoczony bohater poprzedniej rundy, ale oczywiście w porę się ogarnął i nie dał się zblokować Screechowi. Mamy sytuację 5-0. O, teraz już tylko Diamona. Samotny Diamon, gdzie jesteś? On sobie kampi w domku. Ktoś tu do niego podchodzi? Tak, idą. Idą antyterroryści. Diamon, jego Glock ze skrzynkowy. Problemy, ale jednak jest frag. Nie, no Benowi naprawdę coś nie wychodzi. Znowu staty strasznie słabe. 0-2. No, może później, może później. Na razie może zostawiamy w takim razie Bena, bo nie ma co tak właśnie o nim głośno mówić, skoro nie bardzo mu ta gra wychodzi. Natomiast pokazuje się bardzo ładnie Sonamet. No, oczywiście Drive w tej połówce 7-0 po rozbrojeniu bomby.
wygraniu pistoletówki. Drunken Five swoją drogą bardzo bliskie wygrania pierwszej mapy. Lecą teraz granaty przez środek. Jednak pierwszy frag nie należy do Drunken Five, ale do ZK Team, a więc do strony terrorystów. Nie spieszą się zawodnicy ZK. Obstawiają środek, banana. THS również na środku, oczywiście z drugiej strony. No i jestem jeden z zawodników, tylko ten smog przeszkadza, żeby kogoś zauważyć. Chociaż THS zastosował sztuczkę i jednak coś widział. Cały czas smoke leży, my oczywiście tego smoka nie widzimy, stąd takie dziwne zachowanie THS-a może się wydawać, jak ten smoke opadnie, no to dwóch graczy terro THS-a może posłać do piachu, chociaż ten jeszcze przy życiu się utrzymuje. Ledwo, bo ledwo, ale nadal ma 16 HP. Fajna ta walka na środku przed chwilą. Chociaż mamy jakieś zamieszanie na małym, zawodnicy CT jednak świetnie sobie radzą, tak naprawdę Drive sobie świetnie radzi. Jeszcze jedna bania na tym BS-ie, no idealnie to zrobił, 3 fragi dla niego i tak naprawdę to on wygrał tę rundę. Wynik 13-5, także teraz już można powiedzieć, że bez żadnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o faworyta, Drunken Five właśnie pokazuje, że najprawdopodobniej wygra pierwszą mapę. Jakie szanse jeszcze tutaj mają gracze ZK? No teraz raczej bardzo, bardzo małe, bo grają tylko z Glockami. Już widzimy, że tracą swoich graczy. Granaty lecą na środek. Drive jeszcze tam wszedł, a jak Drive wchodzi w szeregi terrorystów, no to nie jest ciekawie. Tak samo jak Chuck Norris w reklamie banku, jak wchodzi po kasę, po kredyt, po gotówkę, to też nie jest ciekawie dla tych wszystkich pracowników. Podobnie było tutaj. Drive 11-0, 14-5. Dla Drunken Five jeszcze 2 rundy i będą mieli wygraną pierwszą mapę. No a panowie z ZK Team, kiedy się podniosą Norbiak, X, Kub, Diamond i Screech, czy jeszcze będą w stanie na tej mapie, czy jednak te 5 pierwszych rund, które zrobili właśnie w pierwszej połowie, to będzie ich wynik ostateczny? Być może, bo naprawdę Drunken Five w kolejnej rundzie pokazuje, że jednak ma ochotę, że jednak ma chrapkę na tę pierwszą mapę. Ben pada, sytuacja 3-2 w tym momencie, bo Drive cały czas daje o sobie znać. Dogdywany Drive lata po całej mapie, na drugim środku już kogoś wyhaczył. Kto tam jest za ścianą? Czy faktycznie ktoś jest? Jest zawodnik Terro. No ale mijają się gracze Drunken Five z graczami ZK. Drive zaskoczony przez Screecha na mostku, był Screech. Teraz ta sytuacja nam się wyrównała. Nawet powiedziałbym, że Terro ma małą przewagę, patrząc na HP Doka. Ten ma tylko 11. Dok żaluzje. No i teraz, gdyby tam wszedł, to miałby na pewno jakiegoś flaga, ale widzimy, że ten postanawia iść zupełnie gdzie indziej. Są nawet środek. Dok w sumie już też. Jest flag od Doka. I X na drugim. Popatrzmy już na niego do końca tej rundy. Nie ma zbyt dużo czasu. Dok jednak doskonale wiedział, co się dzieje, co się święci. I mamy 15 punkt zdobyty przez Drunken Five. 13-1 Drive. Ten jeden raz musiał zginąć. No po stronie ZK nieciekawie, jeżeli chodzi o staty, no i oczywiście jeżeli chodzi o wygrane rundy po tej stronie, bo nie ma tych wygranych rund jako strona Terro. To może być już zresztą ostatnia na tej mapie, jeżeli Drunken Five ponownie okaże się lepsze. Gracze ZK na małym, całą piątką, na szybko. Jest tutaj Ben, ładny headshot, to może chociaż w tej rundzie być może ostatniej się jakoś ładnie zaprezentuje, bo na tej mapie właśnie mu niezbyt dobrze szło. No i teraz Ben, sporo fragów. Także mamy 16 dla Drunken Five i 5 dla ZK Team. Mapa The Inferno już nam się kończy. No mimo takiego dobrego początku, jakby nie patrzeć, w wykonaniu graczy ZK, no niestety nie mieliśmy mapy wyrównanej. Późniejsza gra pokazała, że jednak Drunken Five jest dużo lepsze. No i teraz, jak sami doskonale widzicie, jest mapa Dyniuk. Za chwilę zostanie ona rozegrana i nie wiem, co tutaj sądzić. No zobaczymy oczywiście, jak to wszystko wyjdzie w praniu, ale jeżeli Drunken Five jest nadal na tej fali, która przypłynęła im gdzieś w pewnym momencie na mapie The Inferno, to myślę, że właśnie na Nuku mecz nam się zakończy. No ale obym się mylił, bo w ZK jeszcze jakoś wierzę, bo patrząc właśnie na początek pierwszej mapy, zobaczyłem te 5 rund, to mówię, no kurde, da się to zrobić.
czegoś tutaj potrzeba na pewno, właśnie jakichś błędów Drunken Five, no i także jakiejś motywacji zaangażowania ZK. Oczywiście to jest jasna sprawa, ale to jest takie też gdybanie z jednej strony. Pamiętajmy, że Drunken Five gra ze sobą dłużej niż obecny skład ZK i to też na pewno jakoś wpływa na wynik. No dobrze, czekamy w takim razie na rozpoczęcie drugiej mapy. Jeszcze raz przypominam, 16-5 na mapie The Inferno, więc mamy 1-0 w mapach dla Drunken Five i już niebawem mapa kolejna, mapa The Nuke. No, to była naprawdę króciutka przerwa. Już rozpoczynamy kolejną mapę, wspomnianą przeze mnie mapę The Nuke. ZK Team, strona Terror, Drunken Five, strona CT. Także tutaj była rozgrywana jedna nożówka i zawodnicy ZK na szybko wbiegają na bombsite górny. Jak na razie im to bardzo ładnie wychodzi. Sytuacja 3-2. Ben pilnuje jeszcze tego górnego BS-a. Doc także się na nim pojawia. No i teraz X jeszcze zabija Doka. One on one. Ben versus Screech. Screech naprawdę ma spore szanse na wygranie tej pierwszej rundy. Screech czy Ben? Ben już zauważony i Screech jakby teraz ładnie wyszedł zawodnikowi CT, to naprawdę byłoby świetnie. Śmieje się tutaj z niego Norbiak, że właśnie już frag więcej niż na The Inferno. No i tak, jestem oczywiście dużo prawdy, bo Benowi strasznie, strasznie nie szło na pierwszej mapie. A teraz jednak kluczowa decyzja, kluczowa runda, można powiedzieć. Pistolety jednak wygrane przez Drunken Five. Soname, co by tutaj jeszcze żartuje, że teraz za Bena gra ojciec i właśnie stąd takie fragi. Ale nie, no naprawdę, Benowi właśnie nie szło na tej pierwszej mapie, a na drugiej widzimy bardzo ładny początek. Trzy fragi tego zawodnika. No i oczywiście runda wygrana przez zawodników Drunken Five. ZK Echo. Nie udało się podłożyć bomby, na szybko po healing. Jest tutaj Dog, dwa fragi z wyprzątki. Dog zwana na Digla, jednak już to mu nie pomogło. Ben dokończył fragowanie i mamy drugi punkt wygrany przez Drunken Five. Benek 5-0. No i jest odmiana, to się liczy. Mamy w sumie też odmianę w wygrywaniu rund. Wcześniej właśnie zaczynali gracze ZK lepiej, teraz Drunken Five, więc może ZK też nagle odrobi straty, tak jak Drunken Five na mapie pierwszej. Byłoby naprawdę miło, chociaż mocno mi się w to akurat nie chce wierzyć. Ale próbuję w jakiś sposób przekonać was, bo ja mówię jedno, myślę drugie. I tak naprawdę nie wiadomo, o co mi chodzi. Czy ja chcę, żeby Drunken Five wygrało, czy nie chcę, czy żeby ZK odrobiło straty, czy też tego nie chcę. I no szczerze mówiąc, jest mi to obojętne. Oczywiście staram się zazwyczaj mówić to, co będzie raczej zgodne z prawdą. Więc ZK niekoniecznie ze straty musi odrobić, no bo jednak Drunken Five chyba wciąż jest na tej samej fali. Chyba cały czas wszyscy surfują po graczach ZK Team i Kup ostatnim z nich jeszcze na dachu. Szkoda, że nie ma żadnego komina na tej mapie. Właśnie, bo miałby co robić, miałby co czyścić. Myślę, żeby się zamienił w kominiarza. O! Z kosami we 3-1. No to było niesprawiedliwe. Myślę, że Kup powinien złożyć jakiś pozew, ale darował sobie. Przecież jest terrorystą, jakby na to prokuratura zareagowała. Reakcja mogła być naprawdę co najmniej dziwna. No trochę fanu, trochę różnych farmazonów wypowiedzianych przeze mnie, ale teraz powracamy już do normalnego CS-a, do normalnej gry. A dlaczego? No bo ZK do niego powraca. Widzimy, jest broń, jest nawet snajperka w rękach Kuba, więc może na niego przełączę, jak tam na dworze. Za czerwoną. No Sonamet biega, może jakiś frag będzie dla tego zawodnika.
widzimy, że nie bardzo jest pewien tego, co robi. Spokój ogólnie na mapie, cały czas 5 na 5. Na pewno zyskaliśmy na to, że Kup kogoś wyciągnie, ale gracze Duncan 5 się nie dają. Mało tego, jeszcze skanują. X22 HP, X28, Kup 78. A u Duncan 5 ucierpiał tylko Tommy, ale to naprawdę bardzo mało HP mu odjęło. To jest cały, czy to to tam było? Teraz jednak ginie Drive. Mamy więc 4 na 5. THS również obrywa, ale cały czas przy życiu. Sonamed dość odważnie. Na blisko w kurniku. Cały czas słychać zawodników Terro na kwadracie. No i naprawdę będą musieli wreszcie atakować. Sonamed, jest jeden frag, ale w opałach Drunken Fight to może być runda dla ZK Team. Ben i Doc, gdzie oni są? Ben na górze. W pierwszej rundzie sobie poradził, teraz jednak ta sytuacja jest dużo, dużo trudniejsza, chociaż ma też do pomocy Doka. Ben, ładny headshot, 2 na 2, Dok od przywódówki, Skrit za drzwiami, Norbiak na BS-ie, teraz jednak dostaje mleko. Norbiak chociaż cały czas ogarnia, wie co się dzieje. Norbiak, no nie do końca, bomba za chwilę wybuchnie, więc trzeba ją rozbrajać. Skrit zdradza swoją pozycję, no musiał, ponieważ drzwi zostały zamknięte. Dok już rozbraja, Skrit skanem próbuje uratować tę rundę, ale Dok na lajcie rozbraja. No i Ben jeszcze go cały czas osłaniał. No świetna współpraca zawodników Drunken Fight, czyli właśnie Doka i właśnie Bena. Zresztą w pierwszej rundzie było podobnie. Ben był na górze, Dok wychodził z kurnika. No i tamta runda również zakończyła się zwycięsko. Tak jak właśnie i ta. 9-0 statystyki Ben. Tym razem to Screech ze strony ZK nie bardzo może sobie poradzić z zawodnikami CT. No ale do agenta jeszcze dość mu daleko. ZK przed kolejną szansą. Szybki atak na górę. Jest już tutaj Ben. Jest także Sonamed, chociaż ten spada. Na razie bez fragów, ale dorzuca wreszcie coś od siebie. Bo jak się ma Bena na BS-ie, to zbyt dużo nie trzeba tutaj robić. Świetna obrona Drunken Five. Chociaż dziwi mnie troszkę to zachowanie ZK, bo faktycznie wejście na bombset mają bardzo dobre, bo szybkie, pojawiają się na tym BS-ie, no ale po prostu jak już Ben na niego wchodzi i właśnie pozostali gracze Drunken Five, to nie wiem, może graczom ZK jest trochę za ciasno, może nie bardzo mają gdzie się ruszyć, gdzie się podziać i stąd takie szybkie fragi dla antyterrorystów. Mamy 5-0 właśnie dla zwycięzcy pierwszej mapy. No przypomnę, że jeżeli Drunken 5 wygra mapę drugą, czyli właśnie mapę Dyniuk, to wygra cały mecz wynikiem 2-0 i awansuje do półfinału turnieju Lenovo Cup. Ale to fajnie, że będziemy mieli czołówkę. Właściwie już teraz mamy w tym ćwierćfinale taką właśnie czołówkę polskiej sceny, no powiedzmy te 6 najlepszych drużyn. Bo przypomnę, w drugim półfinale Smaga versus Universal Soldiers, więc te zespoły oczywiście też mogą walczyć właśnie jak równy z równym. Ponadto Exilio chyba też się właśnie dalej dostało tym walkoverem, a jeżeli nie, jeżeli oni odpali przez walkover, no to będzie oczywiście, myślę, trochę minus, bo nie wiem, kto tam gra akurat w SCS Logi tak naprawdę. No tak to jest napisane. Małe SCS jako skrót od Counter Strike'a Logi, taki zespół. Może po prostu SCS Logi, no ale to nie jest takie ważne. Drunken 5 z kolejną rundą. 0-6 Screech. Jeszcze dwie rundy temu mówiłem, że mu daleko do agenta. A teraz widzimy, że jest bardzo bliski złożenia meldunku. Jeżeli jeszcze raz zginie, nie zabijając nikogo, no to pojawi się to magiczne 0-7. Które ja chyba zawsze zauważam u zawodników. THS, pierwszy frag na szybko od Radia Dog. Tutaj nie ma na kwadracie zawodników Terro, a jeżeli są, to bardzo szybko padają. THS, gdzie on tak fraguje? On na dworze. Drive trochę za szybko, likwiduje Doka. X samotny, 23 HP, no ale Drive jednak tę rundę nam kończy. 7-0. Oj, czuję szczerze mówiąc taki pogrom trochę. Bo Drunken 5 naprawdę jest rozkręcony od początku tej mapy. To oczywiście nie daje szans na zdobycie rundy przez ZK. No szkoda, naprawdę.
Łukasiewicz oczywiście 07. Nie powiodło się, ale może jeszcze to odrobi. Patrzmy chwilę na niego. Ciekawy movement. Na razie tyle, co robią pozostali gracze ZK. Norbiak na półeczce. X. Dach, Kup też dach. Ben już skraca, więc może na niego przełączę kamerę. Ben jest frak, no i ginie Screech, który nadal ma 0 na swoim koncie. Ben kolejny frak. Bardzo ładnie mu ta gra wychodzi. No widzicie taką zmianę, no Denifer, no kompletnie nic, 0. Tam miał oczywiście jakieś fragi, a teraz jeszcze jedna głowa w wykonaniu Bena. 2 na 2. THS i Ben. Wchodzą gracze na górny Norbiak, taki niezauważony i w plecy będzie frak. Brawo, to jest do wygrania Norbiak znowu. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, no ale na pewno zaskoczył Norbiak zawodników CT. Bo widzieliśmy, że szukali antyterroryści zupełnie gdzie indziej. I mamy pierwszy punkt na tej mapie dla ZK. Ale oczywiście u Junkin 5 cały czas pieniądze, także będzie ciężko przedostać się terrorystom na ten bombsite, czy to na dolny, czy to na górny. Swoją drogą na dolny to chyba w ogóle nie próbują, może właśnie powinni. Z kolei na górny nie chce wyjść. Nie zagrają trochę inaczej, może jakaś zmiana. Doc, czyżby znowu od radia? Tym razem to Ben, Doc jest trochę dalej. Ale już 2 fragi dla Junkin 5. THS w takim razie zrobił porządek, ale Screech z Kubem również odpowiadają fragami. No wreszcie jakieś takie zmiany, wreszcie jakieś takie większe emocje. Wreszcie widzę, że ZK zaczyna coś ogarniać. 2 na 2. Poprzednia runda zakończyła się zwycięstwem ZK, więc może tym razem będzie podobnie. Dog tylko 15 HP, więc naprawdę bardzo małe szanse. 19 HP, przepraszam. Już zauważony Doc, jednak Kup trochę od niego obrywa, flash, no i co dalej? Doc oczywiście ma ciężką sytuację, myślę, że mu się nie powiedzie dobre wyjście zawodnika ZK i mamy 2 rundę wygraną przez właśnie ZK Team. Także coś zaczęli grać, bo jest 2 runda z rzędu wygrana przez ten zespół. Kto wie, czy Junkin 5 nie przegra raz jeszcze. Screech na skałce, chociaż Junkin 5 myślę, że trochę się uspokoiło, że już tak nie skracają, bo właśnie zaczęli przegrywać rundę, ale nie wiem, czy to akurat było spowodowane skracanie, bo wcześniej skracali i wychodziło im to bardzo dobrze, na przykład taki Doc od radia, czy ktoś od dworu, no a teraz widzimy, że trochę się obawiają, już jest kampa na radiu w postaci Diamona, Screech także pilnuje placu, więc może faktycznie CT dobrze się w tym momencie zachowuje. Trzeba przyznać, że przez to mamy trochę nudną mapę, kawał nudnego Counter-Strike'a, jak na razie w tej rundzie, ale oczywiście zaraz to się zacznie zmieniać, bo ZK już atakuje na pochylnie, chociaż jeden flash wystarczył, żeby ten atak skutecznie powstrzymać. Sonamet! Jeszcze Screech się utrzymuje przy życiu. 1 vs 3, patrzę sobie plecy, coraz mniej czasu na podłożenie bomby, która znajduje się jednak w plecaku założonym na jego plecach. Ale już to określenie szczegółowo, no chyba każdy już doskonale wie, gdzie jest ta paka, ale Screech dostaje od THS-a kampującego na półce. No i tym razem jednak runda pojawia się u graczy Junkin 5. Mamy więc wynik 8 do 2. ZK. Nadal z bronią, chociaż widzę pistolety i granaty, tylko, także będzie ciężko.
Na pochylnie próbują. Dwa fragi od Bena, trzy fragi od Bena. Tym razem jeden od Doka i kolejny także od Doka. Kończy nam się runda. Drunken 5-9, ZK tylko dwa punkty. No ale fajne jest to, że jednak coś zdobyli zawodnicy ZK. Nigdy nie wiadomo, jak będzie po zmianie stron. No i jeszcze teraz przecież mają szansę. Gdyby wygrali ze trzy rundy, no to oczywiście jak najbardziej jest mapa do ogarnięcia, no bo w przypadku 13-2 to nie sądzę, aby im się miało udać, szczerze mówiąc. To nie są mecze na najwyższym poziomie, tak jak ESC gra z kimś za granicą. No myślę, że takie coś się tutaj nie wydarzy. Screech ze skałki, małe kłopoty, jednak cały czas ma 100 HP. Tam się z nim strzela, czy to jest Doc, czy kto inny? Nie, przepraszam, Sonamet. Poleciał granat. To jest Screech, oberwał. 71 HP mu pozostaje, ale kup jeszcze zaskakuje Sonameda od czerwonej. Drunken 5 w tej rundzie będzie miało co robić na BS-ach. No przynajmniej tak mi się wydaje. No liczę na to, że ZK jednak się pojawi, że podłoży chociaż pakę. No naprawdę ta bomba nie była zbyt często podkładana. Stara się spokojnie na kwadracie. To samo Norbiak i to samo Screech. Drunken 5 obstawia BS-y. Drive pochylnia, Doc pochylnia. Ben góra. THS-y również na górnym, zaraz przy drzwiach. Właśnie mamy fraga w wykonaniu THS-a. Czy będzie kolejny? Małe kłopoty ma ten zawodnik, ale świetny headshot. Zmiana na Digla i ostatniego fraga dorzucił Drive. Także 10 punktów u Drunken 5. To jest naprawdę bardzo dużo. No i co z zawodnikami ZK? Czy faktycznie ten nuke nie przypadł im do gustu? Na to wygląda. Ben bardzo ładne staty. 18-3. Tylko Glocki u ZK. Ginie X, ginie Diamond. Doc od pochylni skraca. Doc kolejny frag. Teraz jednak zlikowany przez Kuba, ale jeżeli nie Doc, no to Ben przeskanował. Świetnie, naprawdę świetnie. No ale to już jest po rundzie. A tak ZK samotne. Myślę, że teraz no ci, którzy nie bardzo wierzyli właśnie, przepraszam, nie bardzo wiedzieli, komu mają kibicować w tym meczu, to myślę, że teraz jednak na ZK nie postawią. Jeszcze dwie rundy do końca pierwszej połowy drugiej mapy. Przypominam, mapa numer 1, czyli mapa The Inferno, zakończyła się zwycięstwem Drunken 5. Mieliśmy tam wynik 16-5, więc naprawdę bardzo mało rund zdobytych przez reprezentantów ZK Team. No teraz nie wygląda to lepiej, bo jak na razie tylko dwa punkty na koncie. No ale w tej rundzie jest jakaś broń, jakieś granaty i pierwszy frag właśnie dla nich. Zabili tego, który zabija najwięcej po stronie Drunken 5, czyli zabili Bena. Może to im da jakieś szanse, może to im da kolejny, trzeci już punkt. Zaraz się o tym przekonamy. Czasu coraz mniej, no ale 50 sekund to oczywiście nie jest jakoś specjalnie mało. No i wyeliminowali też tego Bena, więc mogą sobie pozwolić na chwilę stania, ale naprawdę już niedługo. Zaraz 2 minuty, potem 20 sekund i trzeba będzie wbiegać na bombsite. Lecą różne granaty, flesze, także chyba się już szykują na to wszystko. Drive będzie miał podgląd na okienko. Doc od drugiej strony, no i ZK chyba jednak trochę za długo. Zaskoczeni są kompletnie. Tutaj nie wiedzieli, co się dzieje gracze ZK. A to przez to właśnie, że trochę przeczekali, a Drunken 5 jednak pozycję zajęło na BS-ach, ale takie krótkie, takie na blisko i myślę, że właśnie to zniszczyło zawodników ZK w tej rundzie. 12-2. Jeszcze jedna runda, ostatnia tej połówki. Słabo naprawdę, strasznie wypadają zawodnicy ZK. Jeżeli porównamy ich do graczy Drunken 5, po jednym fragu jednak Drive zabija jeszcze X-a, mam więc 4-3. Diamond. Na kwadracie i przy radiu zawodnicy ZK
Coraz bliżej pochylni, chociaż tam cały czas jeden z zawodników CT. Dok. THS widzimy, że idzie już mu pomóc. No ale teraz widzimy, że niepotrzebnie, bo ZK się jednak wycofuje spod pochylni. Używają swoich sił na górnym. Tutaj już jednak też pojawia się THS. No i oczywiście na kurniku jest Ben, który i pada. A więc ZK walczy o rundę ostatnią. 3-1. Dok versus Norbiak versus Diamond versus Screech. Czy będzie trzeci punkt dla ZK? To jest naprawdę duża szansa. No musi się udać terrorystom. Bomba jeszcze na dolnym, no sprytnie, tak? Na dolnym czy na górnym w końcu, jak to jest? Nie, przepraszam, jednak na górnym. No to chyba już bez szans, no. Musiałby działać wyjątkowo szybko. A na tej mapie tak dużo miejsc do schowania się. O! Norbiak co prawda go na początku nie widział, ale Doc nie wykorzystuje tej okazji. Mamy 12 dla Drunken 5 i 3 dla ZK Team. Oczywiście połówka mogłaby się zakończyć dużo lepiej dla zawodników ZK, no ale Drunken 5 walczy o te wszystkie rundy i stąd właśnie taki, a nie inny wynik. Tym razem THS i spółka strona Terro, Norbiak i spółka strona CT, po której teoretycznie jest łatwiej, więc do boju antyterroryści, do dzieła. No i oczywiście trzeba by było wygrać tutaj pistoletówkę, bo jeżeli będzie w plecy, no to jak wiemy, po stronie CT robi się zazwyczaj 2 eko. Oczywiście ZK tego 2 eko by nie zrobiło, bo też by było bez sensu. Praktycznie mielibyśmy wtedy 15 rund dla Drunken 5 najprawdopodobniej. Ciekawie się zachowuje Drive, taka tam sztuczka. Uchylone drzwi, tak zwane. Ta sztuczka nazywa się także przeciąg w mieszkaniu, no bo właśnie uchyla minimalnie drzwi i tak ten wiatr przechodzi, że się robi przeciąg. Ben, pierwszy frag, Drunken 5 na dolny bombsite, chociaż Sonamet kładzie pakę na górnym. Diamond, ciekawy granat. No troszeczkę obrywają zawodnicy Drunken 5, którzy jednak doskonale sobie radzą ze swoimi glockami. Sytuacja 5-3, to z antyterrorystami. X od góry, może patrzę na niego, 2 fragi dla ZK. X opada na dół, jeszcze pozbawia życia Drive'a. 2-2. No jakieś emocjonujące pistolety. Problemy ma X, problemy ma Ben. Dog versus X. I na raz, i na raz, i na raz. Może zdąży, 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 musi zdążyć. Nie, nie zdążył. Jednak pojawia się Terrorist Swin, a więc Drunken 5 jednak wygrywa rundę. Naprawdę spore emocje podczas tych rund pistoletowych, ale tego tak naprawdę nam brakuje podczas innych rund w tym meczu. Mamy więc 13 rund. O, minus 1 dla ZK. Mamy 13 rund dla Drunken 5 i tylko 3 dla ZK Team. No jedno eko na pewno jest właśnie w wykonaniu graczy CT. Mamy także zabawę u Drive'a. Jest shotgun. Screech czy Drive? Screech, może mu się udać, świetna bania, podniesie sobie pompę. No i teraz, dawaj, Screech, aka Terminator, 58 HP, 1 versus 3, bomba podłożona, ale Ben czekał na rampie i nic z tego. Dwie rundy dla Drunken 5, wygrane dwie rundy oczywiście oznaczają wygrany cały mecz, oznaczają awans do półfinału w tego turnieju. No i to oznacza także pożegnanie się z turniejem zawodników ZK. No ale jeszcze może nie koniec. Jeszcze tutaj jakaś N4 Norbiaka, chociaż pozostali pistolety. Będzie znowu ciężko. No ciężko bronić naprawdę z pistoletami. Chociaż Nuke, jakby się uprzeczył, jest taka mapa właśnie chyba, na której jest najłatwiej, czy na przykład na trainie. Ale Nuke jest wyjątkowo mapą zamkniętą, nie licząc oczywiście placu. I naprawdę z tym pistoletem można się schować. Tu są bliskie odległości, więc z pistoletu też można zrobić bardzo, bardzo dużo. No ale teraz mamy już match round. Drunken 5 15, ZK Team 3. Jeżeli jeszcze raz wygrają terroryści, to będzie mieli GG, będzie mieli good game i będzie mieli zwycięstwo Drunken 5, które nadal jeszcze pozostaje bez organizacji. Jak mówiłem, być może podpiszą kontrakty z BenQ Delta Esports. No, myślę, że dowiemy się tego jakoś
na początku kwietnia, bo chyba wtedy najlepiej było kontakty podpisać na początku miesiąca. No ale nie wiem, nie wiem, to jakieś takie ploteczki. Zobaczmy, czy to spotkanie jeszcze potrwa 3-3. Także ZK jakoś się broni. Sonamed ze śmieszną bronią. No i teraz zostaje sam przy życiu Sonamed. Nie daje rady. Także ZK cały czas w grze. Jeszcze nie należy wychodzić z serwera. Będziemy mieli wynik 15-4. Oczywiście dla graczy ZK to i tak jest sytuacja beznadziejna, bo muszą wygrać aż 11 rund, jeżeli myślą o dogrywce na tej mapie. 11 rund, nie przegrywając przy tym żadnej, to jest prawie niemożliwe. Chociaż jeżeli gracze Drunken 5 będą się bawić właśnie shotgunami czy innymi P90, tymi karabinkami, no to może coś z tego wyjdzie. Chociaż myślę, że oni się bawią do czasu, nawet jeżeli teraz by właśnie Drunken 5 przegrał rundę i potem jeszcze mieliby się bawić, no to w pewnym momencie chyba powiedzą dość. Aczkolwiek Sonamedowi wyszło teraz, Kup już nie wierzy w kolegów, właściwie w kolegę, zostaje tylko diamon od przybudówki, no ale widzimy, że THS nie ma wcale dużo HP, bo tylko 3 i Doc też nie ma setki. Z drugiej jednak strony diamon 19, to też nie jest najwięcej. No i jednak good game, Drunken 5, runda 16, ZK Team kończy to wszystko na 4. Na drugiej mapie w sumie mamy 32 rundy wygrane przez Drunken 5 i tylko 9 przez ZK Team. 16-5 na mapie The Inferno, czyli na mapie pierwszej, i 16-4 na mapie The Nuke, czyli mapie drugiej. 2-0 właśnie dla zawodników Drunken 5. Tak nam się kończy ten pojedynek. Gratulacje oczywiście dla tego zespołu. No, czy ZK mogę czegoś gratulować? Myślę, że tylko jednej rzeczy, szczerze mówiąc. Tylko tego dobrego początku na mapie The Inferno. Właśnie tych 5 rund. To było naprawdę bardzo ładne, ale później jednak Drunken 5 pokazało, że to oni mają wygrać i faktycznie dokonali tego. To był mecz w ramach turnieju Lenovo Cup w Counter-Strike 1.6 5-5. Tak jak mówiłem, Drunken 5 awansuje dalej do półfinałów, a ZK Team żegna się z turniejem, także o pierwsze, drugie czy trzecie miejsce już ZK nie powalczy. Jeżeli chodzi o półfinały, to właśnie Drunken 5 najprawdopodobniej zmierzy się z Exilio, jeżeli wszystko pójdzie, że tak powiem, jak pójść powinno, bo nie wiem, jaka tam była dokładnie sytuacja w ćwierćfinale z udziałem Exilio, ale drugi z półfinałów jest już pewny, Smaga vs Universal Soldiers, ja już mówiłem o tym podczas początku dzisiejszej transmisji i to chyba odbędzie się, moi drodzy, w czwartek, jeżeli się nie mylę, ale jeszcze nie wiem, jakie tam ustalenia są między zawodnikami. Oczywiście zobaczymy to na antenie SLTV Polska, także wszelkiego info szukajcie na stronie cybersport.pl, bo na pewno będzie przekazane Wam, jeżeli ten mecz zostanie faktycznie w czwartek rozegrany. No a dzisiaj to już naprawdę wszystko. Wszystko ode mnie i standardowo życzę Wam dobrej nocki, trzymajcie się, jeszcze oczywiście poklikajcie po różnych serwisach i tyle. Także dobranoc i do następnego razu. Pozdrawiam mamę, tatę, wszystkich. Pa, pa.